No hej, postanowiłem się z Wami podzielić tutaj przygodą pewną. Chciałem przejść sobie z Mystery Lake Tamą do Pleasant Valley. Chyba dwa razy próbowałem się, gubiłem w jaskini. Stwierdziłem, że spróbuję ponownie, bo jak już mówiłem wiele razy, gdy zacząłem tą przygodę z tą grą, trafiłem do Pleasant Valley. Przez całkowity przypadek, zamykając się za Tamą. Tutaj sobie nagrywałem, udało mi się przejść już do właśnie Pleasant Valley, wyszliśmy z jaskini. Podstawiłem sobie trochę patyków ułożone w literkę V, żeby wskazywały, jak mam wrócić, jak coś. I trafiłem na pogodę typową dla Pleasant Valley. Czyli wielogodzinne śnieżyce. Zimne, bardzo zimne. Do minus 40 nawet. Schowałem się tutaj za skałą, rozpaliłem ogień. Stało go pół godziny i musiałem podjąć decyzję, co teraz. Stwierdziłem, że nie znam tutaj na tyle tej mapy w ogóle, przynajmniej z tego punktu tutaj wyjścia. Tam mniej więcej koło farmy coś tam kojarzę, więc nie będę szukał na ślepo. Pójdę w tą zarazę cholerną, śnieżycę. Szybko zginę. Ściemnia się do tego. Odpalę lampy, wilki się od razu ucieszą i osaczą. Byłby fajny horror, muszę przyznać. Fajny jest klimacik nocą, jak się idzie z lampą i się na wilki wpadnie, te świecące oczy. Raz mi się to tylko zdarzyło i nigdy więcej. Więc priorytetem tutaj postanowiłem, że będzie ognisko. Bo jesteśmy osłonięci, tutaj 24 przy ognisku, cieplutko. I tak na raty godzina snu i oby do rana. Do rana lub przynajmniej do czasu, kiedy śnieżyca się skończy. Słuchajcie, no po prostu masakra, patrzcie. Ogień 4 godziny. Dobrze, że był ten bal drewna tam. Zaryzykowaliśmy trochę z zdrowie i wymarznięcie, ale 4 godziny, mamy bufor pewnego rodzaju. Tutaj będę starał się znaleźć drewna na tyle, żeby dorzucać chociaż do tych 4 godzin, żeby zostawało 3 i spać godzinę. I tak na raty może się uda przetrwać, ale jest nieciekawie, jest bardzo nieciekawie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w takiej sytuacji. Dawno, dawno. Patyczki, każdy patyczek, każda jedna pierdołka. Rozglądam się, też muszę uważać, żeby nie zgubić widoku ognia. Wszystko się liczy. Wyłączanie lampy, niezużywanie paliwa w lampie. Jeszcze wiele godzin do rana zostało i no jest ciężko. No może pójść bardzo źle. 53 dni na tym slocie mam zaliczone i nie byłbym zachwycony, gdybym tu umarł. Szukamy dalej. Pleasant Valley jest bardzo fajną mapką z tym właśnie farmhouse'em. Tam jest farma też obok. W porządku mapa, ludzie się jarają, zaczynają tam. O, super dom, jest super. Ale pogoda tutaj. Jest rzadko kiedy jest ładnie. Może nie rzadko, ale mało kiedy jest ładnie. Trzeba się cieszyć tym widokiem i zapamiętywać mapę jak najszybciej, bo po prostu nowicjusze tutaj wpadną w taki sztorm, gdzieś wyjdą. Nie ma szans. Widzicie, tutaj godzina. Tak nadgryzamy tej nocy po trochu. Każdy szczegół, dlaczego biorę śpiwór, no bo mogę się z nim zgubić gdzieś tam, nie? Już nie wrócić do ognia. I znowu, skautujemy wokół, bliziutko, za patyczkiem, każdy patyczek się liczy. Musimy utrzymać ten ogień.
Świat się może zmienić, to jest też fajna sprawa. Póki co jesteśmy osłonięci pod tą skałą, ale może zacząć wiać z innej strony. To byłaby tragedia, gdybyśmy stracili ogień, to... To po nas. Trzy patyczki. I od razu biegniemy, meldujemy się do ogniska. I trzy patyczki. Widzicie? 3,54. I tak oscylujemy w pobliżu tych 4 godzin. Czemu nie pójdziesz spać na 4 godziny? Nie, bo jak się zmieni wiatr albo coś we śnie, można zamarznąć we śnie. Generalnie śpiąc na zewnątrz. Spanie na zewnątrz jest hardkorowe. W The Long Dark. I po godzinie. Błagam, błagam. Z każdą godziną jak klikam, patrzę na te pytajniki na górze, żeby zniknęły. Ale one nie chcą zniknąć. Jest ciężko. Pogoda trzyma. No po prostu trzyma i nie chce puścić. Zbliżamy się do tych nadporannych też czasów. Zaraz, godziny. Będzie mega się kumulować zimno. Błagam, żeby jakieś teraz oczy tylko nie wyskoczyły na mnie. Kurczę, coraz mniej tych patyków. Też muszę znajdować te patyki z jakąś określoną częstotliwością, bo... Gra jest przyspieszona przecież. 5 naszych sekund to minuta w grze. Tutaj nie chciałem, a to byłby piękny... ruch z tym konarem, ale patrzcie, minus 27. Gdybym przyspieszył czas 45 minut przy minus 27, byłoby praktycznie po nas już. Więc tutaj już jak ta temperatura leci coraz bliżej do tych nadrannych temperatur, niestety przyspieszanie akcji i te większe konary odpadają. I kursujemy. Od ognia zataczamy koła, znajdujemy, dobijamy do 4 i śpimy godzinkę. I tak, godzina po godzinie, może dobijemy do rana. Jest 4 godziny znowu, pięknie. Rany, Julek. Jest ciężko, jest. Powiedziałbym, że jest źle. Wszystko może pójść nie tak teraz. Kalorii trochę na sen i woda, żeby się trzymał w dobrej kondycji. I godzinka. I co? Pytajniki znikają? Nie znikają. Kurczę, no puść nas. Daj nam żyć. Coraz ciemniej. Pewnie coraz zimniej też. No to znowu lampa, kółeczko, drewno. Czy to się uda? Jak myślicie? Jest bufor w ognisku. Nawet gdybyśmy zrobili jeszcze z 2 rundki, może już potem nic nie znaleźli, to zostanie te 3 godziny. Może do rana dobijemy. I znowu 3 patyczki. I jak zimno leci. Nawet patyczek, patrzcie, straciliśmy z 25% paska ciepła. A ile on to robił? 5-10 minut, nie zwróciłem uwagi. Ale szybko. No tego nie zrobię. Przy minus 28 już, no. Coraz ciekawiej. Wracamy i dorzucamy. No już bufor zmalał, jest 3,50, nie 4. Coraz ciężej z drewnem w pobliżu, a gdy pójdziemy dalej, to najprawdopodobniej się zgubimy. No, godzinka, już, pytajniki, znikamy. No, cholera, nie chcą puścić. Legendarna pogoda... Ej, co jest? O, nie, dobrze, minus 34, wiatr się chyba zmienił. O, kurczę.
Nie, to ci się nie uda. To nie wchodzi w grę. Bierzemy śpiwór i zmiatamy stąd. Nie mamy chyba za bardzo wyboru. No to świetnie. To może co, skampujemy się z drugiej strony skały? Co tu kurczę zrobić? Jasna cholera, nie widzę gdzie jestem. No, minus 30. Biegnijmy. Tutaj jest jakaś skała. Zupełnie jak skała, pod którą kiedyś się właśnie tak obok wieży telekomunikacyjnej rozbiłem. Bo dosłownie byłem tuż pod wieżą, ale nic nie widziałem przez pogodę i mgłę i przez wichurę. Ty, co? Ale jaja, ale fuks. Niemożliwe, to tak blisko się wychodzi z jaskini? Tutaj, tego kluczowego punktu? Rany boskie, mogę z ulgą zakomunikować wam, że przeżyliśmy. Gdybym pobiegł, wystarczyło, żebym ruszył ręką, myszką troszkę w innym kierunku i zaczął biec gdzie indziej. Nic nie ma, powiem wam, nic nie ma przez wiele, wiele kilometrów. Tylko ta wieża tutaj. O, jak dobrze. Nie stracę slotu. Cieszę się bardzo. Na pewno jakieś cenne info, intel, glitche, jakieś ładne, oczywiście, wstawki do naszej serii Zagrajmy Wy. Dogram. No i będziemy zwiedzać dalej razem. Nawet broń jest pięknie. Nie wziąłem broni, wziąłem tylko łuki i cztery strzały. Tak podróżuję między mapami, nawiasem mówiąc. Dobra, super. Trzymajcie się i jak coś ciekawego znowu mi się uda nagrać, to z chęcią się podzielę. Na razie.